odwieczne pytanie, kolejne. Wśród wielu pytań, które pojawiają się na grupach odnośnie do frisbee, w komentarzach pod filmikami, jedno pytanie się powtarza. Jakie dyski będą najlepsze dla mojego psa, który niszczy wszystkie zabawki, który zagryza wszystkie dyski? I dzisiaj sobie na te pytania odpowiemy. Także zapraszam do oglądania. Jeżeli twój pies masakruje dyski podczas łapania, zagryza je, dziurawi przy pierwszym kontakcie dysków z jego zębami, to znaczy, że jest kandydatem do poszukania mu bardziej wytrzymałych dysków. I teraz psy ogólnie możemy podzielić na trzy grupy. Pierwsza grupa psów to taka, która ma raczej delikatny pysk i większość dysków jest dla nich zatwarta. Druga grupa jest uśredniona, czyli psy, które troszkę niszczą dyski, ale też nie za bardzo niszczą. Czyli są to takie psy, które generalnie łapią, powiedzmy sobie, fastbacki i niespecjalnie je niszczą, ewentualnie robią jakieś małe zadziory. I trzecia grupa psów z tak zwanymi metalowymi szczękami. Ta ostatnia grupa psów będzie zagryzała dyski, zginała je w pół, przegryzała ranty. Zresztą sami wiecie. Od razu uprzedzam, że to wideo może być długie, ale chciałam Wam dać jak największy przegląd dysków, ale też problemu. Ponieważ psy mają to do siebie, że lubią komunikować swoim zachowaniem jakąś frustrację albo coś, co im nie odpowiada. I teraz, jeżeli Wasz pies po złapaniu na przykład lubi sobie pozagryzać dysk, rzuć, wraca do Was i w momencie, gdy Wam go podaje, jeszcze sobie zagryzie, albo w ogóle ucieka na bok i żuje ten dysk, no to tutaj powinna Wam się zapalić czerwona lampka, że Wasz pies coś próbuje Wam powiedzieć. Zastanówcie się, zauważcie, czy takie zachowanie występuje zawsze po niezłapanym rzucie, albo czy występuje zawsze po tym, jak Wasz pies odbił dysk zębami, a może po prostu Wasz pies jest już zmęczony i jest sfrustrowany tym. Może go coś boli, może dysk jest dla niego za twardy i odbija mu się od zębów. Może jest sfrustrowany tym, że nie łapie tych dysków, bo na przykład rzuty nie są wystarczająco dobrze rzucone. Więc zanim kupicie nowe, twardsze dyski, które Wam zaraz przedstawię, proszę zauważcie, pójdźcie z psem na trening i zobaczcie, czy na pewno Wasz pies tego potrzebuje. Bo czasem mały detal w pracy i zmiana tego detalu może sprawić, że Wasz pies będzie się o wiele lepiej czuł. Także proszę Was, zastanówcie się nad tym. Dobrze, także tą część mamy z głowy. Więc jeżeli Wasz pies łapie dyski i podczas łapania, zwyczajnie podczas zaciskania zębów, robi dziurę, przegryza rant, albo widać, że zwyczajnie czerpie przyjemność z zabijania tego dysku, no to jak najbardziej macie moje błogosławieństwo, możecie kupić psu dysk twardszy. I teraz, jak się do tego zabrać? Zanim zaczniemy, jeszcze jedna sprawa. Pamiętajcie, że żaden dysk pokazany na tym wideo nie jest niezniszczalny. Jeżeli Wasz pies będzie miał dostęp do dysku w czasie poza treningiem, jeżeli będziecie mu na koniec treningu dawać go do rzucia albo do zabawy z innymi psami, no to nie ma takiej siły na świecie, żeby taki dysk to przeżył. Także dyski, o których wspomnę, są wytrzymałe lub bardzo wytrzymałe, ale w regularnym i prawidłowym treningu. Na pierwszy ogień pójdzie dysk, który już doskonale znacie. Jest to Hero Xtra. I jeżeli macie psa, który używa fastbacków i robi na nim takie przykre, twarde zadziory, albo nawet dziurawi, to myślę, że możecie na drugi raz spróbować sobie z Xtrasem, ponieważ jest to dysk, którym ze względu na inny rodzaj materiału nie robią się takie ostre zadziory, tylko raczej wgłębienia, raczej on się będzie spłaszczał. Oczywiście zrobią się w nim dziury u psa, którego szczęki są bardzo nastawione na dziurawienie, natomiast jest to dysk, który wielu zawodników uwielbia, startują na nich i mimo, że się po jakimś czasie krótszym lub dłuższym niszczą, to myślę, że jest to dobra alternatywa na wyszukanie dysku, który Wasz pies będzie troszkę wolniej niszczył.
Następny dysk, jaki Wam pokażę, to jest zagadka, na którą głowią się na pewno jacyś amerykańscy naukowcy. Jest to Hiro Aero, który wykonany jest z takiego materiału, który przypomina plastik, w którym, nie wiem, domieszane jest powietrze. Trudno powiedzieć, natomiast jest on wielkości ekstrasa. Natomiast jest on o wiele bardziej elastyczny, jak widzicie. I to, co w nim jest ciekawe, to to, że ma taki tępy dźwięk przy uderzeniu i też jest bardzo miły w kontakcie. Bardzo wielu psom odpowiada ten dysk ze względu na to, że jest on dosyć miękki, natomiast jednocześnie jest on bardzo wytrzymały. I wiele psów, które z fastbackami robią po prostu dziurawy durszlak, te dyski z jakiegoś magicznego powodu pozostają w swoim kształcie. Oczywiście one po czasie będą miały jakieś zadziory, natomiast to w ogóle nie jest tak, że przegryzają rant i robią się dziury. Magicznym cudem nie wiem, jak to jest możliwe. Kolejny dysk w moim zestawieniu to jeden z dwóch tak ciężkich dysków, które dzisiaj dla Was przygotowałam. Jest to Latitude Bite. I on również był poruszany w poprzednim filmie dla psów małych, ponieważ ma swojego mniejszego brata, o którym zaraz powiem. Natomiast ten dysk jest ciężki, ale jednocześnie wielkościowo przypomina ekstrasa. Jest płaski dość, więc będzie on wyzwaniem dla osób, które dopiero uczą się rzucać. Raczej bym polecała ten dysk dla osób, które już wiedzą, jak posługiwać się dyskami. Jest on bardzo wytrzymały. Jeżeli miałabym powiedzieć w skali wytrzymałości, to będzie on się plasował u mnie na miejscu między owczarkiem niemieckim a owczarkiem holenderskim. Także no, naprawdę z ręką na sercu polecam dysk dla psów, które naprawdę mają mocne szczęki. Natomiast powiem Wam, że no nie każdy pies lubi ten materiał, także to jest zakup do rozważenia przy naprawdę rasach maltretujących dyski. No, pożyczyłam ten dysk kiedyś na 2 tygodnie owczarkowi holenderskiemu z przyzwoleniem na szarpanie i rzucanie, robienie z tym dyskiem wszystkiego i dysk wrócił praktycznie w niezmienionej formie. Miał kilka wgłębień. No to brzmi jak sprawiedliwy deal przy takiej ilości szarpania. Tak jak powiedziałam, ten dysk ma jeszcze mniejszy odpowiednik, Bite Pup. Już o tym opowiadałam, dysk będzie bardzo dobry dla psów mniejszych, które również mają tendencję do zagryzania dysków i robienia w nich dziur. Jest malutki, elastyczny i przy tym bardzo wytrzymały. Kolejna alternatywa dla psów mniejszych o twardych szczękach jest to Hiro Atom. Wielkościowo przypomina Bite'a. I teraz tak, Hiro Atom w odmianie Firm bym Wam poleciła, bo jest to bardzo twardy dysk, również elastyczny, też o nim już opowiadałam. I on się sprawdzi u małych psów, ale możecie spróbować też u większych psów, które niszczą. Generalnie nastawiony jest na długotrwałe użytkowanie i no, ja myślę, że naprawdę będzie to dobra alternatywa, jeżeli bajtami będzie Wam się ciężej rzucało. Te dyski bardzo fajnie latają. Kolejny dysk, o którym już opowiadałam w filmiku z małymi dyskami, jest to Super Sonic i on to jest dla mnie król wytrzymałości, ale nie jest pozbawiony wad. Zacznę od zalet. Przez 14 lat rzucania dyskami nie znalazłam Super Sonica, który byłby zniszczony. To jest chyba fizycznie niemożliwe. Nie znalazłam takiego okazu, który by zniszczył ten dysk. Jest on bardzo wytrzymały, ale przejdźmy do wad. Jest to dysk szybki. Tak jak Wam opowiadałam, to jest dysk dla daleko rzucających osób, które chcą poprawić swoje wyniki. Jest on płaski, jest on mały, stawia małą powierzchnią swojej tutaj wielkości opór na powietrze, ale przez wielkość będzie też się bardzo szybko kręcił, czyli no jest to wymarzony dysk dla osób, które chcą daleko rzucać, natomiast
psy, które nie są nauczone tak szybkich rzutów, mogą mieć problem z łapaniem tego. I teraz trzeba dostosować po prostu dysk do rasy albo rodzaju psa, który macie, bo nie każdy pies po prostu to dogoni i nie każdy człowiek tym rzuci. Także miejcie to na uwadze, bardzo wytrzymały dysk. Hiro w ogóle w tym rankingu będzie wiodło prym. Kolejny przedstawiciel, Super Hiro. Jak widzicie, przeźroczysty dysk, występuje w kilku kolorach. Również jest dość elastyczny i jak go sobie weźmiecie kiedyś do ręki, jest on dosyć wytrzymały. Wiele psów sobie ceni, ja zauważam, że za granicą bardzo dużo osób używa tych dysków, bo one się po prostu bardzo wolno niszczą, mają właściwości lotne jako takie, natomiast tak jak wspominałam wcześniej, wiele z tych dysków ciężkich ze względu na wagę wymaga precyzyjnego rzucenia i znajomości zasad rzucania, więc jeżeli nie czujecie się pewnie, to zanim kupicie sobie taki dysk, radzę Wam wziąć kilka lekcji rzucania, no bo nie każdy sobie poradzi z takim dyskiem. To jest dysk twardy, ciężki, trzeba go rzucić w taki sposób, żeby dłużej pozostawał w powietrzu, a do tego już trzeba trochę znajomości. Także polecam dla psów, które dyski niszczą, ale trzeba najpierw nauczyć się nimi rzucać. I ta sama zasada dotyczy również Hiro Superstar. One występują w naszym sklepie bodajże w 3 kolorach, raczej takich oryginalnych, czyli srebrny, złoty i mamy jeszcze czarne. Te dyski są twardsze niż Super Hiro, które Wam przed chwilą pokazałam, więc moim zdaniem będą bardziej wytrzymałe. Nie porównywałam ich, szczerze powiedziawszy, z Latitude. Natomiast znam wiele osób, które sobie używa tego dysku i bardzo sobie ceni. No i są to dyski na długi czas, mam nadzieję, pod warunkiem, że nie dacie psu ich rzuć namiętnie. No to wtedy wiadomo, nic nie przeżyje. Ale ogólnie, no, kolejna propozycja od Hiro, warta wypróbowania. I wspominałam Wam wcześniej, że Bite to jeden z 2 najcięższych dysków w tym zestawieniu. Więc prezentuję Wam absolutnego klasyka, dysk historyczny. To jest WMO Eurablend. One są po prostu historyczne, bo kiedyś nie mieliśmy dostępu do takiej ilości wytrzymałych dysków. Te dyski są większe niż standardowy rozmiar, na przykład Hiro Xtra. Ja sama te dyski rzucałam swojemu pierwszemu psu, także mam do nich bardzo duży sentyment i mogę je z ręką na sercu polecić Wam jako dyski wytrzymałe. Na pewno będzie na nich widać no, próbę czasu, że się tak wyrażę, ale no, są to dyski bardzo łatwe do rzucania przy odrobinie świadomości ciała, także serdecznie je polecam. Eurablendem zamykam moją listę i teraz, jeżeli przyszliście na ten filmik w poszukiwaniu rady, to jeżeli używacie fastbacków i nie zdają one egzaminu, to spróbowałabym Extrasa. Jeżeli Extras również nie przetrwa, wypróbowałabym Hiro Aero i dopiero jeśli Aero jest zniszczone przez Waszego psa, to pochyliłabym się nad ciężkimi dyskami. I teraz taka mała jeszcze dygresja ode mnie. Pamiętajcie, że nie wszystkie psy lubią ciężkie dyski. Jeżeli Wasz pies niszczy i dacie mu ciężki dysk, to może się okazać, że zwyczajnie będzie unikał tego materiału, może się pogorszyć łapalność, może się pogorszyć motywacja. Zwróćcie na to uwagę. Sprawdźcie, czy na pewno jest to potrzebne, czy naprawdę warto kosztem komfortu Waszego psa oszczędzić to kilka złotych na dyskach. Także z tym pytaniem Was zostawiam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, to możecie je zadać w komentarzu. Spróbuję na nie odpowiedzieć. I co? No i widzimy się w następnym filmiku. Także dzięki wielkie za oglądanie. Dajcie mi jakąś subskrypcję, łapkę w górę i powodzenia w rzucaniu.